zatrzymajcie się i posłuchajcie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy chcemy wam sprzedać jakąś religię. Jesteśmy ludźmi, którzy prawdziwie poznali Jezusa Chrystusa. Kochani, mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku spotkałem się z żywym Bogiem, spotkałem się z Jezusem w swoim pokoju. Kochani, dostałem nowe życie, dostałem nowo narodzenie. Przyjaciele, Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa, po to, aby każdy z was dziś w Niego uwierzył, aby każdy z was dziś przyjął Go jako swojego Pana i Zbawiciela, aby każdy z was dziś prawdziwie pokutował, aby każdy z was odwrócił się od grzechu i wyznał imię Pana. Moje życie diametralnie się zmieniło, gdy przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Narodziłem się na nowo. Byłem 8 lat uzależniony od narkotyków. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Byłem uzależniony od seksu, od masturbacji, od pornografii, bo to taka była prawda. Ten świat jest skażony, dlatego Bóg tak ukochał was, że zesłał swojego Syna, aby On poniósł każdą patologię, każdy grzech na siebie. Dlatego przyjacielu, to jest Ewangelia. Ewangelia jest życiem, Ewangelia daje życie. Dlatego Bóg dał wam wolną wolę. I co ty decydujesz, co wybierasz, życie albo śmierć? Ja przyjąłem życie, moje życie się zmieniło o 180 stopni. Dziś jestem wolnym człowiekiem, dziś we mnie jest prawdziwa miłość. Nie jestem odrzucony, bo Jezus na krzyżu Golgoty został odrzucony, abym ja był zaakceptowany. Zaakceptowany. Jeżeli dziś czujesz się, że jesteś odrzuconą osobą, to przyjdź, będziemy się o ciebie modlić. Będziemy się o ciebie modlić. Chcemy uwolnić w twojego ducha, Ducha Świętego, poprzez nałożenie rąk, tak jak to się stało ze mną. Kochani, Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że każdy zgrzeszył. Każdy z was zgrzeszył. Dlatego dziś to poselstwo jest dla was. Dlatego dziś jesteśmy tutaj dla was, aby moc Ewangelii otwarła wasze oczy, oczy waszego serca. Ojcze, ja dziękuję ci za to miejsce. Ojcze, ja dziękuję ci za Warszawę. Ojcze, Duchu Święty, docieraj teraz do ludzi, którzy szukają prawdziwej i żywej relacji z tobą. Kochani, Jezus, Jego święta krew obmyła mnie z całego grzechu, z całych patologii. Dała mi wolność. Dlatego to jest dla ciebie. Jezus jest dla ciebie. Za chwileczkę. Dlatego to jest dla ciebie. Życie z Bogiem. To nie jest religia, to jest relacja. To jest relacja. Dlatego otwórz się dzisiaj na te poselstwa. Przyznaj się do błędu, czyli do grzechu, że jestem grzesznikiem i nie ma ratunku, nie ma ratunku. Dla mnie nie było ratunku, ale gdy zawołałem ze szczerego serca do Jezusa, to przyszedł Pan Panów i Król Królów i wyswobodził moje życie, ale nie musisz być narkomanem, nie musisz być alkoholikiem, bo On umarł za wszystkich, za bogatych, za prostytutki. On za wszystkich umarł. Dlatego On jest dla ciebie. On jest dla ciebie. Co ty dziś wybierasz? Wybierz dziś Jezusa. Jezusa. Wiecie, ja nie mam nic wspólnego z religią. Ja mam wywalone na religię. Ale chcę ci powiedzieć, że ty musisz spotkać się z Jezusem twarzą w twarz, w duchu. Ty musisz narodzić się na nowo. Ty musisz poznać Chrystusa, a nie jakąś religię. Przez religię nie wejdziesz do nieba. Przez dobre uczynki nie wejdziesz do nieba. Nie wejdziesz. Ale bowiem łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar. To jest Boży to dar. Dziś jest dzień łaski, dzień zbawienia i dzień pokuty. Także dziś pokutuj, padnij na kolana i wyznaj: Jezu, ja cię zapraszam do mojego życia. Jezu, ja się przyznaję do błędu, że to ja byłem odwrócony plecami do ciebie.
I ja dziś ustanawiam i oddaję Tobie stery mojego życia i ogłaszam, że jesteś Panem i Zbawicielem. Halleluja! Duchu Święty, Ty, który patrzysz na serca, docieraj teraz dogłębnie do tych ludzi. Niech oni się teraz rodzą na nowo. Niech doświadczają Twojej obecności i prawdziwej miłości, miłości w prawdzie, bo Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Kochani, jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony czymkolwiek, nad jakimiś nałogami, to jest to nielegalnie. Chcę się o Ciebie modlić. Jeżeli masz problemy takie, jakiekolwiek choroby, jesteśmy tu po to. Położymy rękę i w imieniu Jezusa zgromimy chorobę, zgromimy demona. Takie rzeczy się dzieją, jeżeli żyje się z Bogiem. Ten kraj potrzebuje Boga żywego. Boga żywego. Jeżeli tylko pragniesz, to tutaj podejdź. Z serca, a nie tylko z ciała. Bo możesz powiedzieć słowami, ale gdzie serce będzie Twoje? Gdzie będzie Twoje serce? Moje serce należy do Jezusa. Jezusa, bo On dał mi nowe serce. Dał mi serce mięsiste. A dziś Twoje serce jest z kamienia. Ale zarzucasz maskę. Zarzucasz maskę. I tak żyjesz w odrzuceniu. Bez prawdziwej miłości. Dlatego przyjmij dziś tą prawdę. Przyjmij te Boże prawidła. Dlatego tu jesteśmy co piątek. Co piątek jesteśmy, aby uwalniać tą prawdę. Aby uwalniać Ducha Świętego, który jest na tym miejscu i jest we mnie. Jest we mnie. Nie zastanawiaj się. Przyjmij życie, abyś żył. Amen.